Wiadomości na Kaczystowskiej jedynce nie spełniają ustawowych wymogów pluralizmu i bezstronności. Wynika z analizy opracowanej przez radzieckich uczonych na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Takiej podłości nie znała historia ludzkości. Zdaniem specjalistów, wiadomości w porównaniu z faktami bardziej pozytywnie przedstawiają działania rządu i prezydenta. To jednak nikogo nie powinno dziwić, bo mniej pozytywnie niż robi to TVN już się nie da, przez co fakty stają się niedoścignionym wzorem dla całego postępowego świata. Widać to zresztą w resortowych porównaniach tych dwóch serwisów informacyjnych. Fakty skupiają się na rzeczach istotnych dla ludu pracującego miast i WSI. Ewakuacja akwaparku w Koszalinie, atak tasakiem na profesora w Poznaniu, wypadnięcie wnuczka z jadącego samochodu w Chinach i wszystkie możliwe incydenty z użyciem broni śrutowego rażenia, czyli popularnych wiatrówek. Tych tematów fakty nie przemilczały. Oczywiście to tylko dodatek, bo głównym daniem niemal każdego wydania jest troska o Trybunał Konstytucyjny i nieszczęsny los polskich Arabów. Ponadto fakty, w przeciwieństwie do wiadomości, nie zajmują się takimi głupotami jak wizyty dyplomatyczne. Dlatego o pierwszej od 8 lat wizycie ministra spraw zagranicznych na Białorusi nie było ani słowa. Nikogo przecież nie obchodzą interesy z egzotycznymi krajami. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.